Zoo dla dorosłych, część siódma. Trendy modowe w świecie zwierząt. Wszyscy lubią się stroić, a ci, którzy nie przywiązują do tego uwagi, i tak muszą dbać o ubiór, choćby z czysto praktycznych względów, aby się nie zgrzać, nie zmoknąć, nie zmarznąć, zamaskować, zrobić wrażenie lub po prostu dobrze wyglądać. Czy jesteś człowiekiem czy zwierzęciem, choć w sumie to jedno i to samo, dbasz o ubiór i z reguły dobierasz go zależnie od potrzeb i okoliczności. W kwestii ubiorów ludzie mogą sobie pozwolić na większą zmienność w skali życia. Zwierzęta zaś biją nas na głowę różnorodnością, pomysłowością i bogactwem materiałów. Rekompensując sobie dość liche naturalne wyposażenie, człowiek zmuszony był czerpać z natury. I to niestety nie tylko kopiując pomysły i inspirując się tym, co widzi, ale pozyskując gotowe produkty jak skóry, futra czy makabryczne ozdoby. Niestety powstał na tym tle ogromny konflikt interesów, który często przybiera tragiczną formę. Nie musi wcale tak być. Wersja na lato. Czasem ubiór jest zbędny i nie ma kłopotów z praniem, łysieniem, ale zawsze trzeba uważać na palące słońce. Kąpiele błotne są odpowiednikiem kapelusza przeciwsłonecznego lub parasola. Stroje na zimę, czyli ubiory nie tylko ciepłe, ale funkcjonalne, wygodne, atrakcyjne, ładne i pomysłowe. Futro niedźwiedzia polarnego jest w rzeczywistości przezroczyste, tak by móc absorbować cenne promienie arktycznego słońca przyciągane przez czarną skórę. Złudzenie bieli gwarantuje doskonały kamuflaż i tym samym ułatwia polowanie. U zimnolubnych zwierząt ważny jest podszerstek, czyli cieplutka warstwa miękkiego włosa, która zapewnia doskonałą izolację. Można też stroszyć pióra i uzyskać w ten sposób poduszkę powietrzną, czyli odpowiednik puchowej kurtki. Wiele zwierząt ma w szafie tylko dwie wersje strojów – zimową i letnią. Doskonale znają temat właściciele psów i kotów, walcząc dwa razy w roku z tumanami kłaków i wszędobylskiej sierści. Ważne są też kolory. Zupełnie inne barwy są trendy wśród zieleni, a zupełnie inne na śniegu. Czasem to samo zwierzę może wyglądać zupełnie inaczej i być trudne do poznania lub zauważenia. Jednak zdecydowana większość zwierząt polega na jednym ubranku, ale za to stawia na jego jakość i funkcjonalność. Grube łuski na ciele pustynnych jaszczurek zabezpieczają przed utratą niezwykle cennej wody. Poza tym, że zapewniają kamuflaż, to są twarde i trudne do pogryzienia. Jeż też ma sposoby, by nie być zbyt smacznym, że nie wspomnę o żółwiu, który jest jak konserwa. Bez otwieracza nie pojedzie. To takie wojskowe, poligonowe ubranie, chroniące przed trudnymi warunkami atmosferycznymi i niespodziewanym, ale możliwym atakiem. Na szczęście nie zawsze niebezpieczeństwa i trudne warunki wyznaczają modowe trendy zwierząt. Jest cała masa beztroskich gatunków, które cieszą się chwilą i stawiają na efekt i chęć wywarcia dobrego wrażenia. Szczególnie wśród ptaków możemy zaobserwować najbogatszą kolekcję pełnych próżności strojów na randki. Grzebienie, korale, barwne pióra, strojne treny, fantazyjne pióropusze wystawiają na atak próżnych apsztyfikantów. Ale co tam, carpe diem, czyli łap chwilę, bo warto. Komandosi wśród zwierząt, czyli stroje do zadań specjalnych. Nigdy byście nie powiedzieli, że z poczciwego wielbłąda taki twardziel. Dwa zestawy ubrań, gęsta wełna lub delikatny, krótki włos w zależności od pory roku. Szerokie buty doskonałe do poruszania się w grząskim terenie. Zabezpieczenie na oczy, uszy i nos, by dać radę w czasie piaskowych burz i rzecz jasna plecaki z prowiantem, który wystarcza na długie tygodnie postu. Bardziej oczywistym przykładem sił specjalnych jest krokodyl. Wzmocnione płytkami kostnymi łuski to jak kuloodporne wdzianko, do tego cała gama maskujących kolorów. Przebierańcy. Udawanie to cecha znana wszystkim. To znaczy nie każdy lubi udawiać, ale w każdej grupie społecznej można znaleźć udawacza. Powody? Praktyczne lub fantazja, czasem dewiacja. Lancetogów udaje jadowitą koralówkę, patyczaki i liśćce, gałązki lub listowie, a żaby mszyste? Wiadomo co. Silne poczucie tożsamości sprawia, że wiele zwierząt bardzo wyraźnie oddziela garderobę męską od damskiej i nie ma mowy o pożyczaniu ciuchów, tym bardziej, że chłopaki noszą zwykle znacznie większe rozmiary. U ptaków samce są bardziej próżne i stroją się ponad miarę, ale za to często są mniejsze, jak na przykład u sów.
Pewnie zauważyliście, że w świecie ludzi duże pieniądze zarabiają producenci ubranek dziecięcych. Narodziny dziecka wywołują wśród rodziców prawdziwe wariactwo. Masa uroczych ubranek, które poza tym, że śliczne, zwykle rzadko kiedy są wygodne i funkcjonalne. Inaczej jest w świecie zwierząt. Tu wszystko jest przemyślane i ma ogromne znaczenie, choć nie zawsze oczywiste na pierwszy rzut oka. Obuwie. Tu zdania są podzielone. Samce zwierząt cieszą się, że jedna, ale dobra para butów na całe życie wystarczy. Dziewczyny zaś ubolewają, że nie dla nich tysiące szpilek, pantofli, kozaków na różne okazje. Za to jeśli ktoś wychodzi w butach na obcasach, to od razu wiadomo, że nie idzie na ryby, lub jeśli ma buciki z ostrymi pazurami, to na tańce raczej się nie wybiera, więc żadne kłamstewka nie przejdą. Na koniec kilka pytań sprawdzających Wasze rozeznanie w świecie mody. Pytanie pierwsze. Czy ubierasz się według najnowszych trendów, czy jesteś indywidualistą? Pytanie drugie. Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem. Czy jesteś z natury kolorowym samcem, czy nierzucającą się w oczy samiczką? I pytanie trzecie. Ubiór którego ze zwierząt jest odzwierciedleniem Twojego prawdziwego ja? Do dzieła!